My wzięliśmy po prostu pierwszy lepszy, jaki był dostępny. No i mamy właśnie tutaj z widokiem, tak jak mówię, na ulicę. Ale myślę, że warto dopłacić około 50-60 zł za dobę i wziąć pokój. Także zostawcie łapkę w górę za tą dobrą radę. Toyota gotowa do wyjazdu. Wszystko już powkładane. Checkout zrobiony. Jedziemy dalej. Jedziemy na Phuket. To moja nowa lalka, którą dostałam na Mikołaja. Oh my gosh, bo dzisiaj 6 grudzień. Kurczę, dzisiaj Mikołajki. Ja cię. Ale... To jest lalka z Nanana Surprise. Lalka z czego? Nanana Surprise. A, Nanana Surprise. W końcu jesteśmy w domu. Ale w końcu jesteśmy w domu. Po 2 tygodniach wreszcie ją otworzyłam. O, właśnie, bo lalka była wcześniej, tylko nie można było jej otworzyć. O, ale patrzcie, jakie wielkie mamy tutaj wyjście na balkon. I jakie mamy tutaj widoki na góry. Widoki na góry, widoki na miasto. Ja cię i na drzewa. Ale mamy. Wow. No, w końcu jesteśmy w domu po 2 miesiącach podróży. W końcu jesteśmy w domu. Co, Emusiu? A moja lalka. Tu ma łóżeczko. A tu ma łóżeczko ta twoja lalka? Tak. Tutaj masz szczoteczkę kocią. O kurczę, kocią szczoteczkę. I się nazywa... To jest... Valentina Lovell. A, Valentina się nazywa, jakby ktoś nie słyszał. Kurczę, dzisiaj Emma zrobiła nam pobudkę za 10:07. Za 10:07, bo już chciała rozpakować prezent. A tu jest nasze mieszkanie. Dopiero co wczoraj przyjechaliśmy o godzinie... Och, nawet nie wiem, 7 czy 6 wieczorem. Nie, o 5, o 5. O której przyjechaliśmy? No, jakoś po 5 w końcu przyjechaliśmy. Jeszcze wszystko na podłodze, walizki. Jeszcze nic nie zrobiliśmy, bo Jezu, taka męcząca była podróż. Znaczy nie była taka bardzo męcząca, no ale jednak. Wanna, łazienka. Jacie. Ogromny salon. Ogromny salon i wyjście też wielkie na ten sam balkon. Tylko tutaj mamy drzewo. Drzewo mamy. Mamy drzewa. A tutaj ktoś ma jakąś swoją budkę. Nie wiem, co to za budka. A tam jest parking na dole. No jacie, jakie mamy drzewa. Ale tutaj za to mamy słońce. Tu za to mamy słońce i tutaj za to mamy duży balkon i miasto. Patong. No już nic wczoraj nie nagrywaliśmy, bo byliśmy zmęczeni, głodni, niewyspani i w ogóle, także zakończyliśmy wczorajszy vlog po prostu tak prosto z trasy, ale dzisiaj już jesteśmy, już pokazujemy, gdzie jesteśmy, co robimy i co się u nas dzieje. Także zostańcie z nami, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i zostańcie do końca materiału. Jedną jeszcze z takich wielkich przygód, która wczoraj nas spotkała na sam przyjazd, to ćwiczenia pożarowe, co nie ma. I to jeszcze pech chciał, że Emi sama została w mieszkaniu, a myśmy poszli po walizki z Dorotą i akurat wtedy zaczął wyć alarm, co nie? Biedna Emusia została sama w domu i z wyjącym alarmem, prawda? O, ale pech, no taki pech, że dość, że wczoraj jeszcze nas deszcz po trasie złapał, na sam koniec lało jak nie wiadomo co, nic nie było widać. Przyjechaliśmy zmęczeni, wchodzimy do domu, a tu jeszcze alarmy pożarowe, a jeszcze to, a jeszcze tamto. Ojejku, jak wczoraj było ciężko jeszcze wieczorem, co nie? Głodni. Ojej, no ale już jest wszystko w porządku. Co tu sobie robisz? Szukam 10 różnic. A, 10 różnic masz. Uuu, to super. Nie mogę znaleźć. Nie możesz znaleźć? A masz już jakieś? Chyba 7. 7? A, no to spoko, no to już jest dobrze. To jest trudna książka i polecam, jak lubicie zagadki. A, to taka jakaś na zagadki? Bajkowy skarbczyk. A, bajkowy skarbczyk, no. Bardzo fajna. To dobra, to takie polecenie od Emmy.
Dobra, to pozdrawiamy i widzimy się za chwilę. Patrzcie na to, jaka prędkość internetu, 340 MB. No i to się nazywa 5G. A jak upload? Upload 350, download i upload 350 MB. Wow, ale mamy internet w domu. Patrzcie na to, download 340, upload zaraz się skończy. I dajesz, no kończ już to. 336, jaki wynik na speedtest.net. Sprawdźcie u siebie. 33. Ale co, ty zamówiłaś 3 kanapki w końcu? I ile zapłaciłaś? 350. Ja. A przed chwilą jedną znalazłam kanapkę za 55, aha, ale delivery było 87. Ja, bo to pewnie gdzieś tam z Phuket, znaczy z tego, z Phuket City czy coś. A to i tak z Kamali. Z Kamali? Ale 33 delivery. To ładnie. No bo to wie, że było szukać pół godziny, żeby coś znaleźć. Ja nie chciałam się pół godziny szukać. No to na razie przywitały nas ceny w Grabie na zamówienie dość wysokie. No właśnie. Europejskie jedzenie, chciałem powiedzieć amerykańskie, ale europejskie jedzenie w Tajlandii ogólnie no nie jest tanie, choć w Pattaji, w Chilin, kotlety z ziemniakami schabowe, czy tam te blue, jak to było? Cordon bleu, no to kurczę, no to tanio, no bo to było po 100 batów, a tutaj za kanapkę jakąś zwykłą 100 batów, chociaż kanapki akurat też należą do jednych z droższych dań. Chleb, masło i coś tam, ale no, zobaczymy. Przyjedzie to zobaczymy. Bo sam chleb tutaj jest bardzo drogi, no, i jak nawet w Pattaji byliśmy, to ja poszedłem do jakiejś tam piekarni, kurczę, nie wiem, no takiej europejskiej piekarni, to tam chleby same były po kurde 100 batów. No bardzo, bardzo drogi chleb tutaj jest ogólnie. Chleba się tutaj nie je, tutaj nikt chleba nie je. Tu jedzą ryż. Jedzą ryż i my też jemy ryż, no ale dzisiaj z racji, że jest 8:09 rano, która jest 8:50, no to nie chce nam się jeszcze nigdzie iść. Ja tutaj montuję film, żeby szybko wjechał na kanał, więc no nie będziemy szli na miasto, więc nie będziemy teraz szli na miasto i szukali coś do jedzenia. Głodni już jesteśmy, bo wstaliśmy po 6:00. Ach, no nic, raz można sobie pozwolić. Ja też jestem strasznie głodny, ale na szczęście mama już poszła po... Jest. Co tam? Jest już? Nie. Ale... Ręce. Ale... To dla nas trzech? Nie, to jest inna, to jest tylko dla Emki kanapka. Ja, a tu w końcu z tego drugiego Graba nie zamówiłaś dla mnie? No nie, z tego drugiego nie zamawiałam, bo ja wzięłam tylko już kanapkę dla Emmy, żeby już tylko miała i już. Ja. Ale tam kosztowała 79, a nie 100, no ale jest taka spoko. No ale spoko, ale ja jestem głodny. Dobra, to ty sobie coś kupisz. Emmy, dasz mi gryza? Nie. Dasz mi gryza tylko, nie. A ja sobie zaraz coś kupię. To jest moja. Ale dasz mi gryza? Nie dam ci. Dasz. No. Co tam jest w tej kanapce? Ej, ile to w końcu kosztowała? Ile? 79. Nie, nawet nie 79. 65, 79 z delivery. Okna w naszym mieszkaniu, tutaj w tym teraz, są od strony wschodniej. Są od strony wschodniej i trochę bałem się, że jak słońce zacznie rano świecić, tak jak w Pattaji, to że będzie nam świecić do mieszkania, że będzie gorąco, że nie będzie dobrze. Ale na szczęście jest rano, a słońca mamy tylko tu troszkę na podłodze, a od samego rana słońce akurat tak jest, że jest naprawdę idealnie. Dodatkowo są drzewa, które zasłaniają i słońce już jest już daleko, daleko, daleko i zaraz będzie powiedzmy godzina 11, 12 i słońca znowu nie będzie. Także słońce to my akurat bardzo lubimy, ale chodzi o to, żeby się nie nagrzewało mieszkanie i na szczęście to mieszkanie nagrzewać się nie będzie, bo słońce jest troszkę na balkonie, ale do domu nie dociera i jest chłodno i na szczęście nie trzeba będzie używać klimatyzacji, którą musieliśmy używać ciągle w Olympusie i rachunki później za prąd przyszły takie, a dodatkowo bardzo było gorąco, dodatkowo niekomfortowo, dodatkowo ta klimatyzacja ciągle takie, wiecie, nie fajne powietrze i w ogóle. Emma, chcesz coś powiedzieć? Bo tak stoisz i czekasz. Ja tylko powiedzieć, że ja już jestem po zrobieniu książek. A, no i super. Książki masz zrobione, no i co? Teraz będę się bawić lalką. A, swoją nową lalką, ja cię kręcę.
A w ogóle to teraz kręcę akurat tego vloga, chyba jedynego, nie wiem w sumie zresztą jeszcze jak to wyjdzie, ale właśnie widać, że teraz Emma jest taka rozmyta, ja jestem taki normalny, w takim dziwnym trochę trybie kinowym i zastanawiam się, jak to w ogóle wyjdzie, choć na początku wyglądało to bardzo fajnie, teraz tak troszeczkę dziwnie rozmywa, ale zobaczymy, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy taka jakość obrazu jest ok, czy to, co było w poprzednich vlogach, było lepsze. A jeszcze z takich ciekawostek, to pierwszy grab nie dojechał z tego względu, że miał przyjechać z miejscowości obok. Chyba mu się nie chciało przez góry przejeżdżać, po prostu stwierdził, że jest zajęty i pierwsze zamówienie z trzema kanapkami, do której byłem wliczony, również ja, nie przyjechało. Dorota zamówiła tutaj gdzieś tylko z bliskiej restauracji jedną kanapkę dla Emmy. Z tego względu musimy koniecznie iść coś zjeść na miasto. A jeszcze właśnie ostatnie zdanie już co do pogody i co do tego, jak tutaj jest inaczej, a w Pattaji jest inaczej, to właśnie tam nie było w ogóle wiatru i mówiłem, że właśnie tutaj na Phuket, na wyspie wieje, tutaj wieje i to po prostu da się żyć. Tam w mieście jest ciągle, tu też jest miasto, ale tu po prostu wieje. Tam cały czas było się spoconym i jeszcze raz spoconym, a tutaj widać, że jest wiatr, czuć ten wiatr i właśnie mamy otwarte jedne szeroko drzwi, drugie szeroko drzwi z drugiego pokoju, jest przewiew, jest naprawdę przyjemnie, tak da się żyć, zobaczcie, słońca nie ma tutaj, ogólnie słońce jest, ale na balkonie, ale wieje wiatr, jest naprawdę bardzo przyjemnie, tak to da się żyć. Co prawda jest dopiero początek grudnia i pogoda dopiero się rozkręca i prawdziwe upały dopiero przyjdą i nawet jeszcze tutaj, ale na pewno to i tak będą lżejsze upały niż w dużym mieście. Bo Patong to taka duża wioska, taka bardzo duża wioska. No jest to miasto, ale co to za miasto? Takie od tu i zaraz się kończy. Jest ogólnie mega, ale to jest nasze miasto, to jest nasza wioska, to jest taki naprawdę nasze miejsce ulubione, ale co to za miasto w porównaniu do Pattaji czy Bangkoku, to taka duża wioska. Na razie mamy twarde lądowanie, przyszliśmy na plażę, zamówiliśmy sobie po kokosie. Za dwa kokosy zapłaciliśmy 160 batów, gdzie w Pattaji byśmy zapłacili za takie kokosy tylko 100 batów. Także różnica jest bardzo duża, bo tutaj za 162, tam za 153 jeszcze 10 batów by zostało. Także no, na razie lądujemy dość twardo. Są też kokosy na plaży u naszych znajomych za 50, gdzie zawsze chodziliśmy i to mi się podoba. I tutaj zostaniemy. Mam szejka. 80 i to jest krystoka i mango. No i taka kolacja przywitała nas na Phuket. Taka kolacja. U mnie sushi, u Doroty takie w serze pierogi i u Emmy też pierogi. Tylko takie. Pałeczkami się je. O, pałeczkami się je. O, tak się je na Phuket. A w ogóle to jesteśmy na takim dość dużym targowisku, markecie. Przy samej plaży.